Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski, punkt widzenia. Naszym gościem jest dziś minister energii Krzysztof Tchórzewski. Witamy w studiu. Szczęść Boże, Panie witam Ministrze. Witam serdecznie, szczęść Boże. Panie Ministrze, upały, czy grożą nam wyłączenia prądu, blackouty? Jestem pewien, że możecie Państwo być spokojni. Blackouty nam nie grożą. Organizacyjnie, biorąc pod uwagę doświadczenia z lat ubiegłych, szczególnie z 2015 roku, wykorzystaliśmy na tyle dobrze, że system remontów elektrowni, który w poprzednich latach był podstawowo robiony właśnie w okresie letnim, urlopowym, kiedy by się wydawało, że w firmach mniej pracują, ludzie są na urlopach, zawsze we wcześniejszych latach w Polsce te okresy letnie były okresami remontów elektrowni. Już po 2015 roku i w latach następnych, kiedy zaczęło wzrastać latem zużycie prądu, a ten wzrost zużycia prądu latem jest związany ze wzrostem zamożności polskiego społeczeństwa, ze wzrostem zamożności firm, bardzo nam wzrosła ilość klimatyzacji w Polsce. A to są energochłonne urządzenia i co ciekawe, że nie tylko w biurach, centrach handlowych, w jakichś wielkich sklepach, tylko także pojawiły się klimatyzacje już w domach prywatnych. I to w znacznej ilości. I to powoduje, że mamy latem bardzo duży wzrost zużycia prądu, dużo większy niż zimą. Zimą ludzie na dogrzewanie, ale ten pobór latem jest bardzo widoczny. Stąd te remonty zostały poprzestawiane z jednej strony, ale z drugiej strony mamy też już oddaną nową elektrownię w Kozienicach, która w tym roku, już od początku roku jest w pełnym użyciu, produkuje prąd i na pełnym obciążeniu pracuje, więc to też jest przyczyna. No i druga rzecz jest taka, że te wszystkie nowe nasze elektrownie zasadniczo pracują w taki sposób, żeby mieć obieg zamknięty wody, żeby to chłodzenie nie odbywało się w ruchu ciągłym. Jeżeli spada poziom wody w rzekach, to wtedy jest problem z chłodzeniem. Tych elektrowni chłodzonych wodą mamy coraz mniej, ale to jeden problem. Drugi problem dotyczy tych elektrowni, które są chłodzone z jezior. Otóż tutaj spuszczanie wody, temperatura wody bardzo wzrosła i w związku z tym jest spory problem, bo nam efektywność maleje. To znaczy, że na to samo ilość prądu potrzeba więcej węgla, dlatego że trzeba ten obieg wody zwiększać. Nie ma takiego odbioru na energię tego napędu wirnika elektrowni, żeby można było to wykorzystać całą energię tworzoną. Jest mniejsza efektywność. Niemniej jednak dajemy radę, uspokajam wszystkich. W tej dziedzinie powinno nam wystarczyć prądu. Panie Ministrze, ale z końcem lipca, z początkiem sierpnia polskie sieci elektroenergetyczne ogłosiły, że ogłosiły czasowy stan zagrożenia dostaw prądu. To znaczy, tam był ogłoszony czasowy stan zagrożenia dostaw prądu, bo rzeczywiście upały w tym czasie skoczyły bardzo mocno i mieliśmy pewne obawy, czy ze względu na wzrost temperatury wody chłodzącej nie będziemy musieli w pewnym sensie obniżyć produkcji prądu. To takie obawy były i stąd to ogłoszenie pewnego zagrożenia. Ale pojawiły się burze i deszcze i tutaj Pan Bóg spowodował, że było duże uzupełnienie wody i to wody chłodnej i to spowodowało, że to zagrożenie zostało odsunięte. A ta woda, która wyparowała, została uzupełniona w naszych jeziorach i rzekach poprzez właśnie te gwałtowne ulewy, burze, które przeszły przez Polskę w ciągu kilkanaście dni wcześniej, dlatego też dzisiaj jesteśmy spokojniejsi i właściwie już druga połowa sierpnia na ogół jest tym okresem przechodzenia w okres chłodniejszy. No tak, ale przed nami kolejne fale upałów, ale także być może gwałtowne burze. Pamiętamy sierpień ubiegłego roku, 600 tysięcy odbiorców bez prądu, przy czym nawet dwie doby niektórzy musieli czekać na przywrócenie zasilania. Bo upały to także problem z modernizacją, tak jak Pan powiedział, sieci elektroenergetycznych. Modernizację właśnie teraz mamy
poprzesuwane na inne miesiące. To jest ten okres, kiedy staramy się mieć linie. Chodzi o to, że mamy dużo linii, które dają obiegi zastępcze, jeśli chodzi o uszkodzenia, na przykład gdzieś burzami i tak dalej, to obiegami zastępczymi te linie wzajemnie się rezerwują. Natomiast przy bardzo szeroko rozłożonych huraganach orkanowych takich, no to wtedy idzie to już tak szeroko, że te zniszczenia są bardzo duże. Ale zauważmy, że przy tych naszych ostatnich burzach, które miały miejsce no dosłownie jeszcze w poprzednim tygodniu, to tutaj nic się złego nie działo, ponieważ one były tylko miejscowe i tutaj te ewentualne uszkodzenia i wyłączenia, które mamy, są natychmiast usuwane. Podpisaliśmy w tym tygodniu porozumienie między spółkami poszczególnymi i firmami prywatnymi w Polsce, które gwarantują jeszcze sprawniejsze usuwanie skutków awarii, dlatego że tutaj są postawione do dyspozycji, do wzajemnej pomocy poszczególne przedsiębiorstwa energetyczne i te, które państwo kontroluje, ale także różne firmy prywatne, które współpracują z nimi. Czyli do tego, żeby i dystrybutorzy też, tak? Sieci, dystrybutorzy. Mamy sytuację tego typu, że tutaj jest już nie bez powiadamiania, jak się coś stanie, to na zasadzie porozumień, że tak powiem, współpracujące firmy wiedzą z czym, gdzie i w jaki sposób jechać, jak się coś dzieje, jeżeli jest szersze uszkodzenie, więc takie w moim przekonaniu takie już tygodniowe czy nawet wielotygodniowe przerwy są dla nas dużo mniejszym zagrożeniem, musiałyby być jakieś nadzwyczajne okoliczności. Powiedział Pan, że z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na energię, no w tym roku padają rekordy zużycia. Jak temu zaradzić? Jak znaleźć ten prąd? No mamy w budowie elektrownie jeszcze dwie w Opolu, w Jaworznie. Podpisany ostatnio kontrakt na budowę elektrowni w Ostrołęce. Budowany jest blok 500 MW w Turowie, więc tutaj inwestycje u nas są na tyle zaawansowane, że będziemy nie. Jeżeli popatrzymy w przyszłość, to musimy teraz na przestrzeni najbliższych lat ciągle budować. To są kosztowne inwestycje. Jeden blok 1000 MW, ostatnio rozstrzygnięty przetarg w Ostrołęce, to jest 6 miliardów złotych. To są tej skali pieniądze, ale bez prądu nie jesteśmy w stanie ani żyć, ani gospodarka nie może funkcjonować. To jest ten element naszego nerwu gospodarczego, który no mamy w swoich rękach i możemy nad nim panować. Myślę, że z tymi inwestycjami nadążymy, chociaż to powoduje, że te obciążenia energetyczne trochę rosną, bo teraz wejście rynku mocy spowoduje, że tam od 2 zł do 7 zł mogą od 2021 roku, kiedy ten dodatek wejdzie na te inwestycje, może to kosztować, ale to są kwoty do wytrzymania, bo najbiedniejszy będzie około 2 zł, 1,5 zł obciążony, a wraz z wielkością zużycia prądu będzie to obciążenie dodatkowe wzrosło, ale to są obciążenia na inwestycje, na nasze zabezpieczenie się, bo tych inwestycji nie jesteśmy w stanie pobudować z niczego innego, tylko z rentowności, z zysku firm. To tak po prostu jest, a więc ze sprzedaży prądu. Czyli generalnie rozbudowa istniejących elektrowni. No, budowa nowych bloków energetycznych. Nowy blok energetyczny to jakby nowy element elektrowni, bo mówimy elektrownia, ale to jest kompleks kilku bloków energetycznych pobudowanych, które wzajemnie siebie uzupełniają, zawsze są przewymiarowane, czyli musi być na 3 jeden dodatkowy, który będzie wraz z cyklami remontowymi będzie musiał być zainstalowany. Podam takie porównanie, że my mamy w tej chwili moc istniejącą w Polsce wraz z elektrociepłowniami, czyli z tymi samorządowymi różnymi małymi elektrowniami, które funkcjonują, to mamy około 40 tysięcy megawatów, czyli 40 gigawatów. Natomiast dzisiaj w użyciu, kiedy jest bardzo ciepło, jest 28 700, 29. Już jesteśmy na skraju możliwości, jeżeli weźmiemy pod uwagę, czyli to jest pewna rotacja. Elektrociepłownie, które
nie oddają ciepła, zgodnie z przepisami unijnymi, nie mogą pracować latem. One mogą pracować zimą, bo tylko wtedy, kiedy jednocześnie oddają ciepło. A teraz, jeśli nie ma oddania ciepła, niektóre z nich tylko, jeżeli na przykład jest trzy bloki czy cztery, to jeden pracuje, bo daje ciepło tylko na kąpanie do mieszkań, na mycie się i tak dalej, na zmywanie. Natomiast pozostałe muszą być odstawione, bo nie ma sprzedaży ciepła, więc nie ma chłodzenia i tutaj przepisy unijne tego zabraniają. Więc te one są wykorzystywane w pełni zimą. Natomiast latem ta nadwyżka, czyli jak widać ta nadwyżka mocy w Polsce, odpowiedni zapas mamy, żeby te wszystkie nasze problemy łagodzić. I tak jak mamy w tym roku sytuację, to wiemy, że widzimy, że po prostu nie ma na razie problemu. Jest prąd, świeci się wszystkim, firmy pracują. Jest dobrze, daj Boże, żeby się nie popsuło. Jaki jest udział procentowy poszczególnych paliw? Czy ilość węgla na przykład Ilość energii z węgla, no te upały i coraz większe, że tak powiem, wszystkie klimatyzacje chodzą na full, szczególnie w te godziny najgorętsze, to w tym czasie nasze zużycie węgla gwałtownie rośnie. Ja zakładam, że w tym roku i w ubiegłym, w stosunku do 16, ono gdzieś będzie większe o kilka milionów ton, jeżeli się tak porówna. No ale na świecie węgla jest dużo i my tutaj importem węgla wzmacniamy te niedobory. Zresztą też dla jakiegoś utrzymania równomiernego poziomu cen, żeby nie pojawiły się nadwyżki i naciski różnego typu, bo jak są duże zwały na kopalniach i się nie kupuje, to kopalniom zaczyna brakować pieniędzy. I wtedy muszą taniej sprzedawać, a ci, co kupują, starają się kupić jak najtaniej, więc jak widzą, że jest trochę nadprodukcji węgla, to starają się ten węgiel obniżać jego cenę i to tak to na świecie, na rynkach pracuje. No tak, ale jest jakieś porozumienie pomiędzy systemem energetycznym a polskimi kopalniami? Tak, jest ceny węgla. Nasze, jeśli chodzi o w tej chwili, to są trzyletnie umowy podpisywane, więc te ruchy cen węgla, które mają miejsce na świecie, mają dużo mniejszy wpływ u nas, dlatego że węgiel importowany w Polsce, udział w ogóle w ilości węgla ogółem, w granicach jest kilkunastu procent, więc to jest niekoniecznie jakiś taki straszny udział, który powoduje, że jeżeli cena jego ruszy w górę, to się rozkłada na całość węgla używanego. Stąd nie ma już u nas takich gwałtownych wpływów na ruchy cen. W takich sytuacjach, żeby to obywateli za bardzo nie kosztowało, to reagujemy obniżeniem rentowności firmy w takich momentach, kiedy gwałtownie rośnie zużycie tego węgla, kiedy musimy dawać węgiel z importu, który jest droższy, no to wtedy spółki utrzymują. Dla obywateli zresztą cena jest na cały rok ustalona, jest taryfa ustalona na cały rok i ona w ogóle do obywateli się nie odnosi, ponieważ jest to regulowana cena. Natomiast jeśli chodzi o przemysł, no to przemysł już wtedy reaguje na ceny węgla. Na ceny węgla powodują, że te ceny, szczególnie na giełdzie, ci co uzupełniają, szczególnie narzekają firmy czasami, które mają gwałtowny wzrost produkcji i nie tyle energii zamówili wcześniej po odpowiedniej cenie i dokupują na giełdzie energii. No to wtedy ta giełda w zależności od koniunktury gospodarczej powoduje ruchy cen. I o giełdzie jeszcze chwilę potem powiemy, ale skoro jeszcze o węglu, to pytanie. Opozycja domaga się właśnie od pana wprowadzenia embarga na dostawy węgla z Donbasu, który teraz jest pod kontrolą Rosji, terenu oderwanego od Ukrainy. No embargo to nie jest uprawnienie ministra gospodarczego nadzorującego gospodarkę, ale chciałbym podkreślić, że w ubiegłym roku zarejestrowanego importu węgla z Ukrainy jest 25 tysięcy ton. 25 tysięcy ton to jest mniej więcej 3 doby pracy jednego bloku tysięcznego, których mamy tysięcznych bloków, jakbyśmy policzyli, to jest właśnie ten 5% produkcji energii i te 5% tylko na 3 doby, bo zauważmy, jeżeli słyszymy, że zostało przywiezionych
20 tysięcy ton węgla, powiedzmy, z innego państwa, gdzieś tam transport przyszedł, czasami niektórzy dziennikarze próbują jakąś to niewiedzę społeczną wykorzystać. To ja chciałbym podkreślić, że nowy blok w Kozienicach oddany 1000 MW, który ma bardzo dużą efektywność ekonomiczną, a więc on już, stare bloki to 33%, a ten blok 46% efektywności, czyli z tej samej ilości powstaje dużo więcej energii elektrycznej. I on potrzebuje w granicach 180 wagonów węgla na dobę, około 10 tysięcy ton na dobę. To jest tego typu zarządu. Tak? No ale generalnie z importu. Także to tego, my tego węgla po prostu nie zauważamy. Poza tym jest to antracyt, a antracyt nie jest w ogóle używany w zakresie energetyki energetycznej. Ten węgiel po prostu nie służy do. Nie trafia do. Nie może trafić, on zatopi całkowicie paleniska. Jego nie można nawet używać do elektrowni energetycznych. To jest węgiel o niższych klasach spalania, który używamy, właśnie ten węgiel miałowy idzie. Więc to też jest, jakby wskazuje wyraźnie, że to nie chodzi o moje podwórko i praktycznie rzecz biorąc, u nas obrót węglach jest w milionach ton, a nie w tysiącach. Panie ministrze, jeszcze jedna sprawa. Więc rzeczywiście, jeżeli gdzieś są jakieś doniesienia, że jest nielegalnie coś sprowadzane, to są odpowiednie służby w Polsce do tego, żeby to badały. I badają. Z tego co wiem, badają, więc myślę, że takie rzeczy gdzieś tam znajdą swój finisz. Tam, gdzie potrzeba. Panie ministrze, jeszcze jedna sprawa. Co to znaczy, że cały obrót energią będzie teraz odbywał się przez giełdę? Co to oznacza dla odbiorcy, dla nas? Dla odbiorcy to znaczy, że obrót energią będzie bardziej transparentny, przejrzysty, bo pozagiełdowe kontrakty nie są widoczne, na jakiej cenie spółki kupują tę energię. Oczywiście kupują i stosują pewną prowizję do sprzedaży. Ale coraz więcej pojawia się już pośredników w obrocie energii. Czyli chodzi o giełdę, ale między firmami handlującymi energią, nie z klientem. Nie. To znaczy tak, rzeczywiście, panie redaktorze, klient dostaje, kupuje energię od zarejestrowanego, koncesjonowanego sprzedawcy energii. I to są nie tylko te przepisy w tej chwili, które zliberalizowały gospodarkę energią elektryczną, powodują, że każdy może, który ma pieniądze na danie zabezpieczenia odpowiedniego, bo to trzeba się ubezpieczyć, bo przecież to się obywatelom i firmom dostarcza energię i ma odpowiednie pieniądze, żeby się ubezpieczyć w zakresie niedotrzymania dostaw, no to stara się o koncesję i on ma prawo być tym, który sprzedaje energię elektryczną. I mamy różne firmy, nazw nie będę mówił, które są poza spółkami energetycznymi, które sobie kupują energię elektryczną, najczęściej w kontraktach pozagiełdowych. A tutaj chodzi o to teraz, żeby było całkowicie jasno, że na giełdzie, w związku ze wzrostem obrotu na giełdzie, to jestem przekonany, że prezes giełdy, i na ten temat będziemy rozmawiać, obniży opłaty za transakcje na giełdzie, bo tej transakcji będzie więcej, ale jednocześnie będzie to przejrzyste, bo będziemy dokładnie wiedzieli, ile się sprzedaje i po ile się kupuje, i jak się kto komu opłaci, co. I widzimy wtedy, kto jest kupujący i łatwo nasz odbiorca, także obywatel, obserwując tego typu transakcje, będzie widział, czy to jest solidny, czy niesolidny, jak go widać na giełdzie. Nie będzie to już anonimowy sprzedawca, więc będzie dużo, dużo bardziej przejrzyście i uspokoi to gwałtowne ruchy cen. Panie ministrze. Bo dzisiaj giełda była płytka, więc można było poprzez odpowiednie sprzedaże i kupna trochę już manipulować cenami, tak samo jak się czasami manipuluje na giełdzie papierów wartościowych. Panie ministrze, dziękujemy za udział w programie. Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Możecie Państwo spać spokojnie. Kiedy będzie potrzeba światła, ono będzie. Państwu dziękujemy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Państwu dziękujemy za uwagę. To był program Polski Punkt Widzenia. Z Panem Bogiem. We'll be right back.